Joanna Koroniewska, wiem co czuje kobieta, która we własnym ciele nosi martwe dziecko. Joanna Koroniewska postanowiła zabrać głos w sprawie 30-letniej Izby z Pszczyny. Aktorka zamieściła bardzo osobisty wpis i zaznaczyła, że ona podobnie jak wiele innych kobiet nie może przestać myśleć o tym, co się wydarzyło. Joanna Koroniewska na swoim profilu na Instagramie postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem. Tragiczne wydarzenia w Pszczynie wstrząsnęły aktorką. To tam 30-letnia Izabela, która była w 5. miesiącu ciąży, zmarła w szpitalu na sepsę. Pełnomocnika rodziny uważa, że lekarze ze szpitala w Pszczynie czekali. Aż płód sam obumrze, nie podejmując działań, które mogłyby uratować życie kobiety. Przecież to mogła być każda z nas. Każda przyszła czy niestety nie doszła matka. A uwierzcie mi, że co oznacza być niedoszłą mamą, wiem aż nazbyt dobrze. I dokładnie wiem, co czuje kobieta, która we własnym ciele nosi martwe dziecko i czeka na zabieg. Przeżywałam to cierpienie, fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne 6 cholernych razy, wyznała Koroniewska. Aktorka zaznaczyła, że nie musiała podejmować najtrudniejszych decyzji, bo jak napisała, wszystko działo się w czasach. Kiedy lekarze nie byli poddawani tej presji, nie groziło im więzienie, a ich priorytetem było ratowanie ludzi. A nie slalom gigant po nieludzkich i archaicznych paragrafach kodeksu karnego rodem ze średniowiecza. Joanna Koroniewska o zmuszaniu do heroizmu. Joanna Koroniewska podkreśla, że nie każda kobieta ma w sobie wystarczająco dużo siły, żeby mierzyć się z tak trudnymi sytuacjami. Zaznacza także, że nikogo nie powinno zmuszać się do heroizmu. Wybór to podstawa nowoczesnego społeczeństwa. Czy musi dojść do takiej potwornej tragedii, żebyśmy mogli to zrozumieć? Kropka. Dla kobiety te momenty są tak trudne same w sobie, że nie wyobrażam sobie. Jak teraz ma udźwignąć kolejny ciężar choćby w postaci sprawdzania, czy rzeczywiście wszystko jest zgodne z procedurą, podkreśliła. Aktorka wyznała także, że martwi się o to, że jej córki również będą musiały stoczyć walkę o możliwość bycia mamą. Mam 2 córki, które pewnie w związku z tym że miałam takie doświadczenia mogą także w przyszłości przechodzić ciężką walkę o to, co dla wielu najważniejsze.
Ja nie wyobrażam sobie jednego, nie wyobrażam sobie, że będę siedzieć bezczynnie i czekać na kolejne działania w tym kraju. Które mogą doprowadzić do tak tragicznego finału, napisała. Składam najszczersze kondolencje rodzinie Izabeli. Dziś gram spektakl w Przemyślu. Nie mogę być na marszu. Ale jestem z wszystkimi kobietami, które potrzebują wsparcia. Nie jesteście same, pamiętajcie, dodała.